Drodzy panowie, przypomniała mi się taka historia o mamutach. Przychodzi mamut do mamucicy i mówi a mamucica odpowiada Przychodzi mamut do mamucicy i mówi a mamucica odpowiada Przychodzi mamut do mamucicy i mówi a mamucica i tak wyginęły mamuty. I chcę wam powiedzieć, że to jest historia, która nas informuje, że zgodnie z tym, co mówi nauka, jeżeli po raz kolejny robisz to samo, a oczekujesz innych wniosków, innych wyników, innych efektów, to jesteś w błędzie, gdyż robiąc to samo, nie osiągniesz nic nowego. I tu nauka ma w 100% rację. Ale ja też byłem przekonany, że to dotyczy wszystkich przypadków na świecie. Jest jeden maleńki wyjątek. Maleńki wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kobietą. To znaczy, ponieważ kobieta zmienną jest, jak przychodzisz do kobiety i robisz to samo, co do tej pory, to nie spodziewaj się tej samej reakcji. Za każdym razem będzie inna reakcja. I polecam ci taki film 50 pierwszych randek, kiedy ten chłopak 50 razy podrywa tę samą dziewczynę i za każdym razem z zupełnie innym efektem. Bo ta dziewczyna ma zanik pamięci i za każdym razem zachowuje się inaczej. I dlatego informuję was, drodzy panowie, nauka to jest wspaniała rzecz. Natomiast w stosunku do kobiet ma bardzo ograniczone zastosowanie. Wniosek 31. Mój znajomy oświadczał się swojej dziewczynie 26 razy. Za 26 razem powiedziała tak. I tu nauka jest bezradna.